Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. Witam bardzo serdecznie z Centrum Nowoczesności Młyny Wiedzy. Spotykamy się dzisiaj przy programie Spinaj Naukę, przy programie, dzięki któremu mogliśmy Państwu zaprezentować filmy, które są na naszej platformie młynwiedzy.myvod. Prosimy o zalogowanie się i oglądanie z nami pięciu bardzo ciekawych filmów, o których będziemy mogli sobie porozmawiać ze specjalistami. Dzisiejszym naszym gościem jest psycholożka, terapeutka, pani Jawor. I chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać zarówno z panią Magdaleną, zarówno o filmie, o dokumencie Kwarantanna, dziennik koronawirus, dziennik kwarantanny w Pekinie, jakże też o samej kwarantannie, samym procesie, samym sytuacji, której wszyscy doświadczamy. I tak się patrzę na zegarek, czy już możemy oficjalnie przywitać wszystkich oglądających. Jest 19:01, także ja bardzo serdecznie witam panią Magdalenę z nami i mam nadzieję osoby, które nas słuchają. Oczywiście po spotkaniu będzie można zadać, jeżeli państwo będą mieli pytania, będzie można zadać pytania, będziemy mogli sobie porozmawiać. Ja przyznam szczerze, że my trochę z panią Magdą już, z panią Magdaleną już rozmawiałyśmy na temat tego samego dokumentu i problemów, które porusza, i tak obie stwierdziłyśmy, że pytania, które nam się nasuwają, każde z nich wyczerpałoby co najmniej godzinę. My niestety mamy na samą rozmowę 40 minut i jeżeli nie wyczerpiemy jakby całości, to od razu bardzo przepraszamy, ale ogranicza nas czas, ale myślę, że pani tutaj Magda będzie nam w stanie przetłumaczyć w języku psychologii zjawiska, które nas wszystkich dotykają. Witam, dzień dobry pani Magdo. Witam serdecznie, witam panią, witam wszystkich uczestników, uczestniczki, którzy są o tej porze z nami. Cieszę się bardzo, że się spotykamy w tych wyjątkowych warunkach. I tak, rzeczywiście, gdzieś sobie myślę, że każde z tych pytań i nawet właściwie moich refleksji związanych z tym filmem, które się pojawiały w trakcie oglądania, to są takie osobne wątki, które można było, każdemu z nich można by było poświęcić osobną rozmowę. Ja tylko przypomnę, że cała rozmowa jest nagrywana, będzie można sobie ją na spokojnie obejrzeć. Więc zaczynam od takiego sakramentalnego pytania. O czym tak naprawdę jest ten reportaż? O czym jest ten film? O pandemii? O wolności? O strachu? No właśnie, i tutaj gdzieś, jeżeli mam wejść w buty psycholożki i przyjąć taką perspektywę, to myślę sobie, że najchętniej bym zaczęła od takiej odpowiedzi, że jest on o strachu. I że opowiada, a kiedy opowiada o strachu, to opowiada jednocześnie o wolności. Czyli że tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli chcemy w ogóle rozmawiać o strachu czy lęku, zaraz spróbuję też wytłumaczyć, jaka jest różnica, to rozmawiamy również o wolności. O wolności, o naszych potrzebach, o potrzebie na przykład niezależności, czy potrzebie kontroli, różnych potrzebach, które się pojawiają w obliczu sytuacji, jaką jest pandemia, w obliczu sytuacji kryzysowej. Więc gdzieś tak naprawdę moja odpowiedź mogłaby brzmieć, że jest o tym wszystkim, o czym pani przed chwilą powiedziała. Powiedziała pani o lęku i o strachu. Czy możemy gdzieś tutaj to rozszerzyć? Czy to są dwie różne sytuacje dla nas? Jasne, i wydaje mi się, że to jest też kluczowe, żeby to rozumieć w tym właśnie kontekście, który nas teraz wszystkich dotyka i który dla nas wszystkich jest wspólny, ponieważ doświadczamy i strachu, i lęku. Tak ja to obserwuję, tak też sama to jako osoba mierząca się z pandemią odczuwam. Strach to jest ta emocja, która jest nam wszystkim potrzebna, tak gdzieś odczuwamy ją, odczuwali ją nasi przodkowie, odczuwają ją zwierzęta też wyższego rzędu i jest emocją, która ma na celu chronić nas przed zagrożeniem. Ona jest wtedy adekwatne jest jej pojawianie się, kiedy to zagrożenie jest realne. Natomiast lęk pojawia się wtedy, kiedy zagrożenie to taki jakby fałszywy alarm. Czyli kiedy tak naprawdę interpretujemy jakąś sytuację jako zagrażającą, wtedy, kiedy ona taka nie jest. W trakcie pandemii mierzymy się i z jednym, i z drugim.
dlatego że odczuwamy, no od samego początku odczuwamy strach i to jest taka emocja, która gdzieś najbardziej chyba była zauważalna w reakcji ludzi na całym świecie w momencie, kiedy pojawiła się pandemia. I wtedy jakby po co ten strach? On miał nas chronić, czy mobilizować nas do tego, żebyśmy podejmowali działania mające na celu i ochronę naszego zdrowia, różnego rodzaju działania profilaktyczne, ale też na przykład chronić innych, tak? Czyli żeby podejmować takie działania, które nie będą stwarzały zagrożenia dla innych osób. Na przykład jeżeli okazało się, że jesteśmy chorzy, czy jest ryzyko, że jesteśmy zakażeni koronawirusem, no to przestrzegamy pewnych reguł, które pozwalają uchronić innych od zarażenia. Natomiast lęk od samego początku też się pojawiał u różnych osób, podejrzewam, że większość ludzi go doświadczała, wtedy kiedy na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś wychodzi na zewnątrz, idzie powiedzmy na zakupy i ma takie poczucie, że dookoła jest mnóstwo bodźców, które są zagrażające, że podejście do kasy jest zagrażające, że rozmowa z drugim człowiekiem jest zagrażająca, że to, że ma jedną czy dwie maseczki na sobie jest niewystarczające do tego, żeby się ochronić. I ten lęk mógł powodować wtedy zachowania, które nie są już adekwatne, czyli na przykład izolacja, na przykład spędzanie dużej ilości czasu w domu, kiedy to wcale nie jest wskazane, niewychodzenie na świeże powietrze, niekontaktowanie się z osobami bliskimi, jakby dużo takich zachowań, które wcale nie są adekwatne i nie służą ochronie zdrowia, czy ochronie, czy jakby polepszeniu sytuacji tej osoby, ale działają przeciwko niej. Taka jest różnica. Nie wiem, czy udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Czy też można powiedzieć, że poza strachem i tym lękiem, bardzo dużą, jakby ważną rolę też mam wrażenie w tym filmie odgrywa sama wolność, która w jakiś sposób jest nam zabierana właśnie przez między innymi przez ten strach i lęk, tak? Jasne. I teraz właśnie jakby ta wolność, która została nam odebrana poprzez działania typu nie możemy iść do szkoły, tak? W przypadku młodzieży, osób, które się uczą. Nie możemy studiować w taki sposób, w jaki wyobrażaliśmy sobie, że będziemy studiować. Nie możemy iść do pracy i pracować w satysfakcjonujący sposób. Nie możemy spotykać się z bliskimi, na przykład z osobami starszymi czy osobami, które chorują na jakieś choroby przewlekłe i są szczególnie zagrożone zakażeniem i zachorowaniem. I to jest jakby ta klatka taka, która tutaj bardziej wymaga od nas postawy akceptacji, czyli taka adekwatna do tego, co się dzieje, natomiast czymś zupełnie innym będzie pozbawianie siebie samych wolności pod wpływem lęku. Czyli że ja siebie zamykam w klatce w momencie, kiedy to wcale nie jest potrzebne. Nie? Czyli tutaj jest tak naprawdę, mamy taką wolność, która jest nam ograniczana, wiąże się z ograniczeniem naszych potrzeb, ale jest to adekwatne do sytuacji. Ale też jest druga perspektywa, gdzie my sobie sami ograniczamy wolność, chociaż wcale nie jest to potrzebne, nie? I to gdzieś jest też, wydaje mi się, ważne, żeby o tym pamiętać, że na pewne rzeczy mamy wpływ i możemy poszerzać swoją niezależność w trakcie pandemii, czyli możemy na przykład dążyć do realizowania różnego rodzaju swoich potrzeb inaczej niż wcześniej, ale jednak możemy, na przykład nie musimy się izolować w takim stopniu, w jakim niektóre osoby się izolują, zupełnie się zamykając w domu. I to jest jakby, i tu mamy tę wolność, tak? Czyli mamy wpływ, mamy wybór, możemy sami decydować. Natomiast no jakby jest też ta perspektywa taka, gdzie musimy pewne rzeczy zaakceptować i przyjąć to, że ta wolność jest ograniczona. Ja zaraz będę pytać o te sposoby radzenia z pewnymi ograniczeniami, jakby sposoby radzenia sobie w tej trudnej sytuacji, ale zanim do tego dojdę, chciałabym jeszcze zapytać a propos tego, co Pani mówiła, a propos tych lęków, czy widzi Pani podobieństwa w zachowaniu ludzi niezależnie od kręgu kulturowego, bo jednak ten film osadzony jest w konkretnym miejscu, w konkretnym mieście, w konkretnym jakby ustroju. Czy te podobieństwa z czegoś wynikają i czy te różnice, które można zaobserwować, są czymś uwarunkowane? Mm-hmm.
No na pewno to, co łączy nas wszystkich na świecie, to jest to, że jesteśmy w obliczu zagrożenia koronawirusem. I tutaj żadnych wątpliwości nie mam, to jest nam wszystkim wiadome i no jakby z tym nie dyskutujemy. Natomiast poza tym tak naprawdę w przeżywaniu pandemii bardzo się możemy różnić. Czyli to, co chciałabym, żeby wybrzmiało, to, że są takie osoby, dla których jest to sytuacja niezwykle traumatyczna, generująca bardzo dużo negatywnych konsekwencji, obciążająca, ale są też osoby, dla których to jest sytuacja, której konsekwencje są bardzo pozytywne, pozwalają na przykład na przewartościowanie tego, co dotychczas u tej osoby się w życiu wydarzało. Czy to ma związek z kręgiem kulturowym? Czy to ma związek z różnicami związanymi z miejscem zamieszkania, z kulturą danego kraju? Ja tutaj nie chciałabym wchodzić w kompetencje osoby, która się zajmuje kulturoznawczyni czy socjolożki, bo to jakby nie jest obszar, taki mój obszar, w którym ja się czuję pewnie. Natomiast wydaje mi się, że jakiegoś takiego z perspektywy psychologicznej dużego znaczenia to nie ma. Dokładnie pytamy. Że jakby każdy z nas różni się w tym, w jaki sposób interpretuje sytuację. Znaleźliśmy się w jednej sytuacji, natomiast te interpretacje mogą być bardzo różne. I to, jakie znaczenie nadajemy temu, co się nam przytrafia w trakcie pandemii, jest bardzo indywidualne. Więc ja rozumiem, że to jest odpowiedź na dużym poziomie ogólności, ale wychodząc jakby od tego, oczywiście psycholodzy od samego początku prowadzą różnego rodzaju badania na całym świecie dotyczące tego, jak my reagujemy. No i rzeczywiście możemy powiedzieć o pewnych rzeczach, które są dla nas wspólne. To, co się zmieniło w naszym kontekście, no to, że u większości ludzi jednak mimo wszystko ta struktura rzeczywistości uległa zmianie. Czyli to, w jaki sposób my na co dzień funkcjonujemy. Taki jakby niewidzialny schemat, w którym każdy z nas gdzieś tam od rana do wieczora powtarza różne swoje zachowania, nawyki, ma swoje rytuały, zwyczaje. To u większości osób uległo zmianie. Czyli stanęliśmy w obliczu, tam się pojawia nawet chyba w tym filmie takie określenie, że dni stały się puste. Nie? Czyli gdzieś nie ma tej struktury, która była wcześniej, jeszcze wczoraj, nawet biorąc pod uwagę to, jakby lockdown jest od dzisiaj, wczoraj jeszcze było inaczej. Dzisiaj, kiedy to jest pierwszy lockdown, czyli rok temu, mogę to traktować jako pewnego rodzaju prezent, tak? Już znowu teraz, kiedy myślę sobie o tym, że każdy z nas interpretuje tę sytuację inaczej, ten pierwszy lockdown też przez ludzi był interpretowany bardzo różnie. Dla niektórych to było, tak jak sobie myślę o młodzieży, wow, ale super, nie idziemy do szkoły. I te pierwsze dni rzeczywiście były pełne euforii, jakiejś takiej ekscytacji, można robić, co się chce. Dla osób przepracowanych, takich, które były obciążone mocno obowiązkami codziennymi, to też wywołało nawet ogromną ulgę, dało więcej spokoju. Natomiast dla młodzieży w tym samym wieku to samo wydarzenie mogło na przykład spowodować rozczarowanie, złość, bo lepiej w szkole czuli się niż w środowisku rodzinnym. Bo w szkole doświadczali różnych takich rzeczy, które ich wzmacniało pozytywnie. No i tak samo oczywiście z osobami dorosłymi. Więc z jednej strony można powiedzieć, że ta zmiana struktury stała się trudnością, bo pojawiła się pustka, pojawił się chaos, rozpadło się coś w bardzo krótkim czasie i trzeba to budować na nowo. Z drugiej strony na pewno znalazło się dużo osób na samym początku, które potraktowały to jako pewien rodzaj szansy na to, żeby wrócić do pewnych rzeczy, żeby w trochę inny sposób funkcjonować, w bardziej satysfakcjonujący sposób. Fajnie, że rozmawiamy o tym dzisiaj, bo to już jest trzeci lockdown. Dokładnie, że mamy ten handicap taki, że dziś rozmowa jakby dotyczy czasu, który już trwa od jakiegoś czasu, możemy troszeczkę się cofnąć i jakby zaobserwować, jak było na początku, jak jest teraz. Myślę, że to jest bardzo taki ciekawy koncept, ciekawa perspektywa. Tak, dokładnie. To, co na początku, nawet tak sobie myślę o jakichś tam rozmowach
z psychologami, z socjologami z czasu pierwszego lockdownu. Mówiliśmy o tym, żeby korzystać z tego czasu, żeby potraktować to trochę jak taki okres, tak odwrócę, wszystko obraca się do góry nogami, zobaczyć siebie może z trochę innej perspektywy, zająć się rzeczami, które poszły w odstawkę, żeby przewartościować to dla siebie w taki pozytywny sposób. Wysprzątać mieszkanie. Posprzątać mieszkanie, zająć się jakimiś tam bardzo popularne stały się aktywności takie manualne, tak? Ktoś tam wrócił do malarstwa, do wyszywania, zrobił remont, nadrobił lektury i tak dalej. To był pierwszy lockdown. Oczywiście było też mnóstwo osób, które nie odnajdywały się w tym zupełnie i tutaj ta taka entuzjastyczna perspektywa, ona nie była perspektywą dominującą, jedną z wielu. Natomiast to był jeszcze taki czas, kiedy mało się mówiło o tym, że to, co nam się, to, co wyjątkowe, staje się naszą normalnością. Czyli, że tak naprawdę ważne jest, żeby zacząć przeorganizowywać siebie w tej rzeczywistości, zacząć wymyślać siebie na nowo, bo to nie będzie trwało krótko. My myśleliśmy, że będzie trwało krótko, że za chwilę się skończy, więc traktowaliśmy to jako coś tymczasowego. Teraz jesteśmy w trakcie trzeciego lockdownu i okazuje się, że jest duża już potrzeba, jeżeli chcemy zachować swoje zdrowie psychiczne, czy w ogóle dobrostan, tak? Zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, społeczne, żeby tę naszą rzeczywistość przeorganizować, dopasować ją do kontekstu. Coś mi się tutaj wyświetliło, że moje połączenie jest niestabilne. Jest chwilami na... Czy mnie słychać? Ale bardzo dobrze pani Magdo, panią słychać. Także na chwilowe nawet takie zamrożenie, powiem szczerze, możemy się trochę skupić też na otoczeniu, na tym kocie, który idealnie się wpisał w jakby koncept tego, żeby zająć się jednak swoimi rzeczami i z sobą samym, także jest świetnym dla nas przykładem. Także bardzo, bardzo dobrze słychać, chwileczkę za chwilkami zamrażę, ale tutaj znowu tak, także możemy kontynuować dalej. Chwila pauzy. Więc mówiłeś... w tym pierwszym lockdownie nie było takiej dużej potrzeby. Tak, trochę. Oj, chyba znowu mnie zawiesiło. Nie wiem, co się dzieje. Generalnie dość. Może coś. Tutaj, to jest właśnie urok tego czasu. Które mamy, tych przerywanych rozmów, tego braku kontaktu, rozmowy, ponieważ nasza rozmowa miała odbyć się w naszym centrum zupełnie, zupełnie inaczej, twarzą w twarz, a niestety musimy polegać na technologii. Ja może tak jakby podsumuję to, co jakby do tej pory padło. Czyli jest to pewna próba takiego uwspólnienia doświadczenia, niezależnie od jakby też kręgu kulturowego, bo ja cały czas nawiązuję do filmu, który widzieliśmy, że jest to takie doświadczenie ogólnoludzkie, niezależnie od tego, od miejsca, w którym się znajdujemy. Tak, tak. I gdybyśmy próbowały spojrzeć szerzej, to znaczy na przykład porównać kultury kolektywistyczne do indywidualistycznych, to pewnie dużo ciekawych wniosków by się pojawiło, chociażby w odniesieniu do problemu samotności, tego jak sobie z nią radzimy w okresie pandemii. Natomiast ten akurat dokument, który... Z tego, co pamiętam, to jest chyba okres od stycznia do marca 2020 roku. On właśnie jakoś tak fajnie ilustruje, że w tym okresie naprawdę wiele nas łączyło. To znaczy w tym przeżywaniu pandemii te zjawiska, o których opowiada ten dokument, o którym rozmawiamy, one właściwie pojawiały się i w Europie, i w Polsce, na najbliższym podwórku. Dobrze, że ja tego nie widzę. Mamy tutaj skok tygrysi na fotel. No moje kotki się przygotowały na to, że też będą mogły się pokazać światu, więc swoje najlepsze sztuczki pewnie właśnie prezentują. Więc to rzeczywiście tak, można śmiało w odniesieniu do tego filmu, czy jakby opierając się na tym, o czym on opowiada, spokojnie mówić o naszym podwórku, nie? Gdzieś tam o Polsce, o Europie, o tym, co się działo w tym samym czasie i u nas, czy troszeczkę może później. Spojrzeć na jakby sposób obostrzeń i jakby restrykcji związanych już jakby z inną sytuacją polityczną, tak? Ja w ogóle tego nie dotykam, tak jak powiedziałam wcześniej, że gdzieś tam dla mnie ta problematyka reżimu i
i systemu, ja bym nie chciała o tym mówić, bo po prostu nie jestem w tym zakresie specjalistką. Ja tutaj mówię o sferze mentalnej, o tym, w jaki sposób my... Chciałam od razu powiedzieć, że my chcieliśmy się w tej rozmowie przede wszystkim skupić na jakby samym zjawisku pandemii, dlatego zupełnie jakby nie poruszamy tych kwestii związanych jakby z sytuacją, ale to chciałam też, żeby padło takie parę słów wyjaśnienia tutaj dla naszych widzów, na jakich obszarach my bardziej się skupiamy. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy można w takim razie powiedzieć, że to było jakieś takie dla nas wspólne doświadczenie graniczne? Czy można w ogóle mówić o pandemii, jak o takim doświadczeniu granicznym? Bo wiadomo, no, to nie jest wojna jako taka, tak? To nie jest, ale czy to już jakby wchodzi w ten zakres takiego doświadczenia, które nas w jakiś sposób, w taki bardzo mocny sposób dotyka? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Tutaj na pewno ważne jest, żebym znowu przypomniała o tym, jak bardzo indywidualne jest to, w jaki sposób my przeżywamy kryzysy. Czyli, że dla jednej osoby to może być doświadczenie graniczne bardziej przypominające traumę, czy rozumiane jako, gdybyśmy o tym mówiły, to rozumiane jako trauma, a dla kolejnej osoby to może być bardziej doświadczenie takie transgresywne, gdzie no, w tym pierwszym przypadku konsekwencje będą dla zdrowia psychicznego, dla dobrostanu będą negatywne i będzie to wymagało prawdopodobnie interwencji, wsparcia, zajęcia się tymi konsekwencjami. Natomiast w tym drugim przypadku będzie to doświadczenie, które dla jednostki będzie wzmacniające, które spowoduje, że w przyszłości będzie bardziej elastyczna, być może będzie się wykazywała większą prężnością, ale też na przykład może ulec zmianie system wartości tej osoby, czyli może dojść do takiego wewnętrznego przewartościowania, zmierzenia się gdzieś tam z samym sobą, takiego spotkania egzystencjalnego też, nie? Że może to być takie doświadczenie egzystencjalne. Czyli tutaj znowu bardzo trudno, na pewno możemy mówić o pandemii jako o zjawisku, które silnie oddziałuje na jednostkę. Natomiast to, w jaki sposób ona jest interpretowana przez tą jednostkę, no to już jest znowu kwestia tego, czyli raczej ma ta osoba wielu różnych czynników. Czyli raczej poszerzać tą pole tolerancji, bo dla jednej osoby może być to rzeczywiście przeżycie ponad jego siłę, z kolei dla innej osoby, czyli nie bagatelizować jakby odbioru tej sytuacji wśród ludzi, bo ten zakres może być różny. A ja mam takie pytanie jeszcze, bo oglądając ten film widzimy różne sytuacje rodzinne, sytuacje przyjacielskie i tak też jakby w naszym otoczeniu. To dotknęło wszystkie rodzaje naszych relacji. Czy pandemia zacieśnia relacje międzyludzkie, skazując nas na przykład na wspólną egzystencję w jednym pomieszczeniu czy w jednym domu, czy raczej luzuje te relacje międzyludzkie? Oczywiście mówię tu w kwestii rodziny, domu, przyjaciół, sąsiadów. W filmie, w reportażu też mieliśmy takie sytuacje. Jasne. I też w tym filmie, mimo tego, że on jest krótki, o bardzo różnych rzeczach, na bardzo, jakby możemy sobie spojrzeć na bardzo różne zjawiska, bo z jednej strony pandemia spowodowała zacieśnianie się więzi w rodzinie dziennikarza, który jest autorem tego dokumentu. On mówi o tym, że oni spędzają ze sobą więcej czasu, że skupiają się też na wspólnych obowiązkach, różnego rodzaju takich rodzinnych rytuałach, że są ze sobą szczególnie blisko i rzeczywiście pandemia jest do tego okazją. Ona nam daje szansę do tego, żebyśmy znaleźli dla siebie więcej czasu, żebyśmy mogli się lepiej sobie nawzajem przyjrzeć, żebyśmy mogli siebie lepiej poznać, ale też i myślę sobie, że to znowu gdzieś tam z jednej strony może być działać wzmacniająco, a z drugiej strony osłabiająco, to zależy od sytuacji rodzinnej też, natomiast przeżywanie kryzysu jest też czymś takim, co może spajać, nie? To może spajać, może powodować konflikty, może być nawet na przykład jednym z czynników, który wzmacnia ryzyko wystąpienia przemocy domowej. Od tej strony też możemy na to patrzeć. Natomiast jak najbardziej pandemia może być takim czynnikiem, który wzmacnia więzi. I to jest jedna perspektywa. Teraz gdzieś tam sobie z kolei myślę o tym,
momencie, w dokumencie, kiedy dziennikarz ze swoją partnerką odwiedzają sąsiada. I on opowiada o tym, jak on funkcjonuje. Tak. Tak. On codziennie, wielokrotnie ogląda informacje, sięga do newsów, gdzieś tam jest to dla niego taki rytuał, to jest ten jego nowy rytuał, który się pojawił w jego rzeczywistości. Zdecydowanie zauważamy, że on jest przepełniony lękiem, że to, co się dzieje na świecie, to, co się dzieje w jego najbliższym otoczeniu, go przeraża. I to jest też źródłem różnego rodzaju jego zachowań. On zmienia się jego postawa, jest bardziej nieufny względem innych ludzi, z tego powodu nie wychodzi, rzadziej wychodzi, ma tendencję do tego, żeby się izolować, w ten sposób siebie chronić, mimo tego, że prawdopodobnie, no teraz też wiemy, że tych zachorowań wtedy było naprawdę mało, tak, to był ten etap, kiedy w porównaniu do tego, co teraz się dzieje, no nie było ich tak dużo, że te jego zachowania były nie, no nieadekwatne, możemy tak powiedzieć. Myślę, że jeszcze tutaj wrócimy, bo mam jeszcze tutaj parę kwestii, ale jeżeli mówimy o tej konkretnej sytuacji, to w takim razie czy współczesna technologia, komunikatory, te wiadomości, które on śledzi w zasadzie regularnie, tak? Tutaj oczywiście mówimy o specyficznych komunikatorach, tak? Ze względu na kraj, w którym się to odbywa. Czy ten dostęp do newsów pomaga, czy przeszkadza w funkcjonowaniu w tej konkretnej sytuacji, w takiej sytuacji pandemicznej, tak? Bo znam osoby, które rzeczywiście też siedzą codziennie, sprawdzają ilość tam zachorowań i tak dalej, a są osoby, które powiedziały, że kompletnie się z tego wyłączają, tak? Wydaje mi się, że tutaj takim kluczowym, gdzieś taką kluczową odpowiedzią jest pytanie, po co my to robimy, jeżeli to robimy? To znaczy, jeżeli ja poszukuję informacji, to do czego te informacje mają mi służyć? Jeżeli ja jestem badaczką i moim celem jest napisanie artykułu na przykład na ten temat, no to jak najbardziej, mimo tego, że powoduje to dyskomfort, ważne jest, żebym była na bieżąco, żebym sięgała do tych informacji. Jeżeli od tego jest zależna moja rzeczywistość, taka codzienność, czyli to jest związane na przykład z moją pracą, właśnie z moim takim codziennym funkcjonowaniem, jak najbardziej. Ale teraz znowu częstotliwość, czyli jeżeli nawet to jest dla mnie ważne, jest mi to potrzebne, w jakimś sensie jest to praktyczne, sięganie do tych newsów, do informacji, to czy ja muszę to robić na przykład co 15 minut? Nie, no jakby WHO zaleca nam, żeby nawet jeżeli potrzebujemy, jest to konieczne, żeby robić to raz, dwa razy dziennie, na przykład rano i wieczorem. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są źródła, czyli na pewno bardzo ważne jest to, żeby sięgać do rzetelnych źródeł, do źródeł, w których informacje umieszczane są przez autorytety, przez specjalistów, specjalistki. I to jest druga rzecz. Dopasowanie komunikatu, czyli tutaj gdzieś myślę sobie o dzieciach i o młodzieży. Jeżeli chcemy, żeby dzieci, młodzież wiedziały, co się dzieje, to starajmy się przekazywać te informacje samodzielnie. Jeżeli wiemy, że tak czy inaczej korzystają z różnego rodzaju źródeł informacji, pytajmy o to, jak to rozumieją, rozmawiajmy z nimi. Obok siebie nie oglądać wiadomości, jak leci, tak? Czyli raczej mimo wszystko te młodsze przynajmniej dzieci gdzieś im to filtrować, tą wiedzę, tak? Najbardziej tak. Jeżeli ktoś już ma bardzo dużą potrzebę bycia na bieżąco, to przekierowywać też swoją uwagę na te informacje, które pokazują, jak ludzie sobie radzą, na te konstruktywne informacje, na to, jak można pomóc, jak ja mogę się zaangażować. I tutaj znowu gdzieś wracając do tego pytania o to, co jest nam wspólne. Na pewno wspólne jest to, że jesteśmy w obliczu niepewności, ta przyszłość jest nieprzewidywalna w dużej mierze. Tak? My nie mamy też dużego wpływu na to, co się wydarza. Na przykład nie mamy wpływu na to, kiedy zostanie ogłoszony lockdown, a kiedy się skończy, kiedy zostaną otwarte jakieś tam miejsca, instytucje, będziemy mieli dostęp do pewnych rzeczy i tak dalej. Więc ważne jest też to, żeby szukać takich działań, szukać takich aktywności, które nam pozwalają mieć poczucie sprawstwa. Możemy sobie pomagać nawzajem, możemy się angażować w różnego rodzaju inicjatywy czy organizacji pozarządowych, czy takich oddolnych właśnie, gdzie mamy poczucie sprawstwa, to jest jedno, czyli odzyskujemy tę kontrolę w jakiejś tam mierze,
a druga rzecz, że pomagamy sobie nawzajem, co powoduje, że czujemy się lepiej. Pojawia się dużo takich emocji, które gdzieś pozwalają nam równoważyć, czy jakby lepiej radzić sobie ze stresem, wzmacniają nas też. Jesteśmy z siebie zadowoleni, mamy więcej energii. Poza tym wzmacniamy sieci społeczne, co jest też gdzieś ważnym elementem radzenia sobie z pandemią. Czyli ja zauważyłam, że wyszedł nam przepiękny taki od razu gotowiec, poradnik, jak radzić sobie w tak trudnej sytuacji. Ja może podsumuję i przypomnę to, co pani Magdo, pani powiedziała, czyli tak naprawdę trochę ograniczyć tych słuchania i oglądania tych informacji, filtrować to po pierwsze, filtrować informacje, jeżeli dobrze zapamiętałam, czyli czerpać z tych takich wyłącznie zaufanych źródeł, próbować odróżnić fakty od plotek i to jest znowu ta potrzeba tych źródeł, robić to z myślą o praktycznych działaniach, czyli nie nakręcać się tymi wiadomościami, nie rozdmuchiwać tej bańki, tylko szukać jakby konkretnych wiadomości dotyczących mojego życia, czy w moim, nie wiem, mieście. Takie są obostrzenia, a nie inne, a nie zastanawiać się, że ileś tam set kilometrów dzieje się jakby zupełnie inna sytuacja, bo to powoduje zwiększenie jakichś takich zachowań lękowych. No i przede wszystkim to, co pani powiedziała, myślę, że to jest mega istotne w kontekście dzieci i młodzieży, że o tym rozmawiać z nimi, filtrować te wiadomości i przegadywać, jak oni to widzą, jak czują, tak? Czy ja dobrze to zrozumiałam? Super. A jak pani o tym mówi i to podsumowuje, to ja z kolei gdzieś tam jeszcze zauważam, że są takie rzeczy, które może jeszcze są ważne, które jesteśmy przy tym radzeniu sobie. Bardzo ważne jest to, żeby pozostawać w kontakcie ze sobą. Wydaje mi się, że przy pewnym poziomie lęku czy strachu może się tak stać, że jest nam trudniej być w kontakcie ze sobą, czyli trudniej zauważać inne emocje, trudniej zauważać też, mamy takie tunelowe myślenie, trudniej nam zauważać to, że jednak jesteśmy w swoim życiu, tak? Są oprócz pandemii jeszcze inne konteksty naszego funkcjonowania, oprócz roli, w której jesteśmy, która jest na przykład szczególnie stresująca, wywołująca strach czy lęk, są inne role, w których funkcjonujemy. Czyli ten kontakt taki z samym sobą, z samą sobą, takie zauważanie tego, co ja czuję, co ja myślę, z czego to się bierze, jak ja czuję, czyli jakie myśli powodują moje samopoczucie, do czego mnie to motywuje, czy mnie to, co mi to robi, tak? Jakby jakie moje dalsze działania z tego wynikają, żeby jednak mimo wszystko, co się dzieje z moim ciałem też w trakcie, kiedy odczuwam pewne emocje, czy kiedy sobie myślę o pewnych rzeczach, kiedy mam kontakt na przykład z pewnymi informacjami, żeby zachować taką uważność i jednak mimo wszystko starać siebie na bieżąco rozumieć w tym, co się dzieje i co się gdzieś tam zmienia też w naszym otoczeniu. I tak samo dotyczy to dzieci, czyli dzieci i młodzieży, żeby pomagać im rozumieć siebie w tym wszystkim. A wiadomo, że no pomocna jest często w tym rozmowa, więc nawet jeżeli one nie chcą, wydaje nam się, że nie do końca mają chęć na to, żeby rozmawiać, to starać się szukać tych okazji, warunków do tego, przestrzeni, żeby jednak rozmawiać, żeby jednak próbować je zrozumieć. Rozmawiałyśmy jeszcze przed spotkaniem o deficycie dotyku i to jest taki punkt, który tak bardzo mocno jakby mi utkwił o ten kontakt fizyczny, jakie są konsekwencje dla funkcjonowania jakby nas wszystkich jednostki w tym całym szaleństwie bezdotykowym, tak? Ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy bez maseczek, możemy sobie na to pozwolić, bo nie kontakcie, tak? I to już jest, widząc mimikę, jest to dla mnie bardzo istotne. Natomiast co z tym kontaktem fizycznym? Jak to wygląda? Ten problem deficytu dotyku tak naprawdę jest problemem, o którym rozmawia się, mówimy już od długiego okresu czasu. Pandemia mocno go uwypukliła. I wzmacnia na pewno ten problem, no bo jednak to zapośredniczenie kontaktu jest duże. Póki jeszcze pamiętam, a propos tego, że siebie widzimy, to gdzieś tam odpowiadając na pytanie dotyczące nowych technologii, ja bym nie chciała ich tutaj dewaluować, one nam są bardzo pomocne w trakcie pandemii i to jest bardzo istotne, żeby korzystać i żeby też korzystać w różnorodny sposób, czyli żeby siebie i słyszeć, i widzieć, i do siebie pisać, jeżeli jest taka możliwość, bo ten kontakt wzrokowy, czy możliwość zobaczenia teraz całej twarzy, tak, to jest nawet, staje się wartościowe i staje się czymś,
czasami wyjątkowym, po całym dniu pracy, na przykład w maseczce, kiedy możemy zobaczyć bliską osobę, która się do nas uśmiecha. Jeżeli my nie mamy tej osoby obok siebie, możemy ją zobaczyć przez Skype'a, to zobaczmy ją. Nie usłyszmy tylko głosu, tylko postarajmy się ją zobaczyć, bo to też powoduje, że wyzwalają się w nas pewne neuroprzekaźniki, chociażby endorfina czy oksytocyna, które są odpowiedzialne za radzenie sobie, lepsze radzenie sobie ze stresem. I tak samo dotyk. Czyli jakby bezpośredni kontakt, fizyczny kontakt, nawet z osobami, które nie są nam bardzo bliskie. Nawet to uściśnięcie ręki, możliwość przytulenia się do kogoś, dotknięcia, bycie w jednej przestrzeni razem, to już powoduje, że nasz organizm wydziela pewne neuroprzekaźniki właśnie, które odpowiedzialne są za obniżanie się poziomu kortyzolu, który z kolei jest związany z utrzymywaniem się stanu stresu i w związku z tym kontakt fizyczny, dotyk pomaga nam radzić sobie na przykład z kryzysem, pomaga nam radzić sobie ze stresem związanym z kryzysem. Biorąc pod uwagę to, że pandemia generuje dużo stresorów, dużo jest stresorów związanych z tą sytuacją, no to gdzieś tam można by było powiedzieć, kontakt fizyczny jest wskazany, tak? Powinniśmy jak najwięcej się przytulać, być blisko, no ale często nie da się tego zrobić. I to jest gdzieś stąd też właśnie. No jest to na pewno zjawisko, które wzmacnia ten problem deficytu dotyku i jego negatywnych konsekwencji. To w takim razie moje pytanie jest takie, czy oglądać takie dokumenty pod kątem naszego zdrowia psychicznego, czy w ogóle jakby nie zagłębiać się, lepiej nie wiedzieć. No właśnie, oglądać czy nie oglądać. Przepraszam, że tam mamy tydzień filmów, które do obejrzenia, które opowiadają właśnie o pandemii, o takich dość dramatycznych jakby wydarzeniach. Jeżeli oglądać, to chyba tak samo myślę sobie jak przy tych newsach. Zadać sobie pytanie, po co ja to robię? Po co ja to robię? Co mi to robi? Czy to jest pierwszy dokument, który oglądam na przykład w danym dniu? Czy to jest już 10, bo wypełniam sobie większość mojej przestrzeni tematem pandemii i tego, co się dzieje w związku z pandemią na świecie. Czy ja mam z kim o tym porozmawiać? Bo tak jak rozmawiamy, to przetwarzamy, tak? Przetwarzamy emocje, które się pojawiają. Pomysł na to, żeby nie zostawiać widza z tym filmem, tylko dać mu tą przestrzeń jakby na rozmowę, tak? Tak, dokładnie. Więc jeżeli oglądać, to ważne, żeby wiedzieć, po co się to robi. Jeżeli jest szansa, żeby z kimś o tym porozmawiać, podyskutować, jak najbardziej. Jeżeli to ma nam pomóc z czymś sobie poradzić, oczywiście. Natomiast jeżeli to jest właśnie kolejne źródło informacji, które na przykład wzmacnia poczucie lęku i my to zauważamy, tak, że coraz większy dyskomfort odczuwamy w momencie, kiedy mamy do czynienia z kolejnymi informacjami, z kolejnymi jakimiś materiałami na ten temat, no to może warto się zatrzymać i się zastanowić, czy nie fajnie by było dostarczyć sobie jakichś innych doznań, może przekierować swoją uwagę na coś, co mnie bardziej wzmocni, co mi pozwala na przykład odczuć nadzieję, spojrzeć trochę inaczej na tę rzeczywistość, może bardziej się ukierunkować na działanie zamiast myślenie o tym, co się dzieje, bo czasami to jest potrzebne, nie? Czyli właśnie, żeby znowu odzyskać to poczucie sprawstwa i w coś się zaangażować. Czy przekuć to w działanie? Co pani Magdo ma pani na myśli? Na przykład poszukać sobie, jeżeli już informacje są dla mnie takim punktem wyjścia do tego, żeby lepiej sobie radzić w tej rzeczywistości, wydaje mi się, że mi to pomaga, no to szukać na przykład informacji o tym, co ja mogę zrobić jako jednostka. I tu znowu, w tym swoim najbliższym otoczeniu, na samym początku pamiętam, jak tylko pierwszy lockdown wybuchł, został ogłoszony, to pojawiła się ta inicjatywa widzialnej ręki, ludzie nawzajem mogli sobie pomagać, naprawdę bardzo różne rzeczy robiąc, czyli... To było niesamowite, to była taka oddolna inicjatywa, mimo strachu, zupełnie obcych sobie ludzi, tak? Tak, tak. I właśnie to przekierowanie swojej uwagi na działanie, na to, jak ja z moimi zasobami, z tym, co ja mam, tak, z moimi umiejętnościami, z tym, czym dysponuję, tak zewnętrznie i wewnętrznie, co ja mogę zrobić, nie? Komu ja się mogę przydać? I teraz znowu pomaganie jest też sposobem na radzenie sobie ze stresem, nie? Więc tak naprawdę pomagając, my sobie pomagamy też, pomagając innym. Dlatego ja do tego bardzo zachęcam i jak najbardziej refleksja, jak najbardziej rozmowa na temat tego, co się dzieje, natomiast fajnie też, kiedy towarzyszy temu działanie, jeżeli oczywiście możemy sobie na to pozwolić.
Ja miałam ostatnie pytanie, to moje pytanie to było właśnie takie, jak normalizować sobie ten strach i zagrożenie, ale my po części już jakby ten temat, nie chcę być absolutnie wyczerpałyśmy, ale po części właśnie myślę, że Pani Magdo, Pani dostarczyła mnóstwo jakby wskazówek. Czy jeszcze jest coś, co możemy dla siebie zrobić, tak, żeby w tej trudnej dla nas sytuacji sobie mimo wszystko jeszcze jakoś pomóc? Ja sobie gdzieś tam myślę na temat relacji społecznych i na temat tego, co my możemy zrobić, żeby zadbać o nasze zdrowie takie społeczne. I na pewno to jest ważne, żeby w tym czasie szczególnie pielęgnować te relacje. Jeżeli mamy taką w sobie gotowość też, żeby czy wystarczającą ilość energii, przestrzeni do tego, żeby oprócz najbliższego środowiska i dbania o te najbliższe relacje, też na przykład wygospodarować trochę czasu dla osób, które wiemy, że są osamotnione. To też jest bardzo fajny kierunek. Czyli jeżeli, wracając do tego pytania o otoczenie najbliższe, rodzina, ale też sąsiedztwo, to nasze najbliższe podwórko, nasza dzielnica na przykład, czy nasze miasto, no to jeżeli mamy taką możliwość, fajnie się rozejrzeć i się dowiedzieć, jak dookoła mnie ludzie się miewają, jak się czują, czy jesteśmy w stanie coś dla nich zrobić. I tutaj znowu gdzieś ta widzialna ręka pełniła taką funkcję, ułatwiała to. Bo czasami było tak, że no, chcę pomóc, jestem gotowa do tego, żeby działać, bo mam więcej czasu, ale nie do końca wiem, jak to zrobić, jak się do tego zabrać. I to było bardzo pomocne. Natomiast nawet proste wykonanie telefonu do jakiejś dalszej rodziny, osoby, do sąsiada, zapukanie do sąsiada, do sąsiadki, zagadanie do kogoś na klatce, zapytanie się, jak się ta osoba czuje, jak sobie radzi, co u niej słychać, czy czegoś potrzebuje. Jeżeli mniej więcej się orientujemy, co słychać u osób z naszego otoczenia, no to wiemy, do kogo się zwrócić, wiemy, kto może być w potrzebie. Gdzieś tam intuicyjnie takie rzeczy też zauważamy. Więc na pewno to jest coś, co tak sobie myślę, że jest ważne, czyli żebyśmy weszli w taką, przyjęli taką postawę odpowiedzialności społecznej też, bo żyjemy w kulturze jednak indywidualistycznej, odnosząc się znowu do tego dokumentu, który jednak pokazywał trochę inną też pod tym względem rzeczywistość i czasami o tym zapominamy, że jednak mimo wszystko jesteśmy w tym razem i możemy sobie nawzajem pomagać. Ja jakby podsumując, jeszcze chciałam zwrócić uwagę też na kontekst tego filmu, bo na pewno wszyscy wiedzą, że ta sytuacja dotyczy olbrzymiej aglomeracji, jakim jest Pekin. Pekin jest jedynym miastem na świecie, który był w stanie, no czekamy, czy będzie w stanie przeprowadzić zimowe Igrzyska Olimpijskie, które mają się odbyć 4 lutego 2021 czy 2022 roku. Czekają, oczywiście Chiny czekają na to, co zrobi Tokio. Natomiast jakby chyba też pokazuje to w kontekście tego, że ostatnio odkryto tam kolejne źródło jakby zakażenia. Ileś tam osób znowu było z wynikiem dodatnim, te gdzieś tam mutacje, te angielskie rzeczywiście się pojawiły. Momentalnie jakby zamknięto kilka dzielnic, miast, które sąsiadują z Pekinem. W tej chwili wydaje się, że sytuacja jest jakby opanowana. W porównaniu z naszym jakby krajem tych zarażeń jest bardzo mało i rzeczywiście rząd podejmuje bardzo drastyczne działania, żeby rzeczywiście uporać się z tym problemem. Patrzę jeszcze pod kątem, dlaczego ty mówię, dlatego że my bardzo często narzekamy na pewne obostrzenia, ale rzeczywiście pod kątem tego, co widzimy w tym dokumencie, no mamy większą swobodę i pod kątem tego, o czym Pani mówiła, o tych kontaktach społecznych, mimo wszystko możemy zapukać do tej sąsiadki i sprawdzić, co u niej, mimo wszystko możemy gdzieś zdobyć się na jakieś takie akty, nie chcę powiedzieć odwagi obywatelskiej, tak, ale takiego dobrego serca, ale po to też, żeby ten własną przestrzeń, ten dobrostan swój jakby wzmocnić. Czyli tak, oglądamy wtedy, kiedy czujemy taką potrzebę, jeżeli uznajemy, że nadtłok informacji nas paraliżuje, odcinamy się od tych informacji. Dbamy o relacje, też o przytulenie tych osób, których możemy w zasięgu jakby takiego ogniska domowego.
Czyli nie wszystko w tej pandemii, co nas dotknęło, było takie przyszłościowo złe. Czyli są jakieś takie elementy, które mogą pozytywnie na nas wpłynąć? Ja sobie jakoś tak właśnie słuchając też tego i myśląc o pandemii, staram się swoją uwagę przekierować właśnie na to, co może dobrego wyniknąć. I ja wierzę w to, że może wiele dobrego wyniknąć. I to, że pandemia nam jakby obnaża pewne problemy, uwidacznia, to też jest niezwykle wartościowe. To jest okazją do tego, żeby staje się takim fajnym kontekstem do tego, żeby fajnym w tym sensie, że nawet trochę nas zmusza, bardzo nas mobilizuje do tego, żeby o pewnych rzeczach rozmawiać, bo już nie da się ich nie zauważać po prostu. I takie problemy, to są problemy, które już od jakiegoś czasu były istotne i wpływały na funkcjonowanie, na to, jak funkcjonujemy i jako jednostki, i społecznie. Natomiast teraz więcej o tym rozmawiamy. Wydaje mi się, że też być może jest to szansa do tego, żeby przyjąć, częściej przyjmować postawę wdzięczności wobec tego, co już mamy. Czy jest to dobry czas do tego też, żeby uczyć się akceptacji? To jest szczególnie gdzieś tam taki wyjątkowy okres mierzenia się z niepewnością, z nieprzewidywalnością. I chyba też trochę takiej refleksji, że rzeczywistość taka jest, ona jest jednak nieprzewidywalna, ona jednak może nas bardzo zaskakiwać i jest niepewna w dużej mierze. Stąd też te umiejętności i uważności i takiego otwarcia się na tę zmianę, na niepewność, na nieprzewidywalność i akceptowania mogą być bardzo przydatne, bo wydaje mi się, że we współczesnym świecie jeszcze nie raz bardzo będzie się nam to przydawać. To ja tym takim optymistycznym akcentem będę powolutku kończyć naszą rozmowę, kończy nam się czas. Jeżeli są jakieś pytania z Państwa strony, to teraz jest ten dobry czas. Ja bardzo się cieszę, że jakby końcówka tej rozmowy mimo wszystko troszeczkę nas napawa optymizmem i mam nadzieję, że ta wdzięczność i uważność, o której tutaj była mowa, jakby będzie nam towarzyszyć, ponieważ mamy wiosnę już kalendarzową prawie, że więc mam nadzieję, że łatwiej przejdzie nam, mam nadzieję, jako ostatnie jakby etapy tego zamknięcia, tego lockdownu. Pani Magdo, bardzo dziękuję za rozmowę i za te wskazówki dla nas wszystkich, jak mamy sobie radzić w tych ciężkich dla nas czasach. Ja zapraszam Państwa na oglądanie pozostałych filmów i rozmowy z kolejnymi naszymi gośćmi. Mam nadzieję, że również będą zakończały się takim optymistycznym akcentem, bo tych optymistycznych akcentów bardzo, bardzo dużo nam potrzeba. Ja jako, że wdzięczność dziękując za Pani Magdo jeszcze raz za rozmowę, zapraszam Państwa na kolejne rozmowy. Pani Magdo, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście ja tutaj jeszcze jestem dostępna. I cóż, no moja refleksja jest taka, że rzeczywiście to są wątki niezwykle obszerne i że można by było jeszcze rozmawiać i rozmawiać i tak naprawdę ja się chyba dopiero rozkręciłam. Znaczy ja może jeszcze będzie okazja. Czas też na takie podsumowania, bo my jesteśmy na jakimś takim pierwszym etapie dla Państwa, dla psychologów. To jest jakby materiał do pracy na wiele, wiele lat, bo jakby konsekwencji tego jakby będziemy wszyscy ponosić wiele lat i myślę, że dużo też się o samej osobie dowiedzieliśmy. Mam nadzieję, cieszę się, że mogłam być gościnią dzisiaj i otworzyć ten cykl. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich. Dobranoc. Dobranoc.